Witam na moim kanale YouTube. Nazywam się Aneta Bernat. Witam Państwa po raz pierwszy w nowym 2022 roku. Rok 2021, zwłaszcza jego końcówka, obfitował w różnego rodzaju nakazy, zakazy i obostrzenia. Co nam niesie nowy rok? Nowy rok to pomoc dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw. Jakie wsparcie będą mogli oni dostać? Jakie formy działalności mogą się o nie ubiegać i w jakich terminach? Zapraszam do oglądania. A więc do kogo jest skierowany ten pakiet pomocowy? Tutaj wsparcie jest przewidziane dla branż, które mają w swoim PKD numery 5630Z, 9329A oraz 9329Z. Co się kryje pod tymi numerami? Pod tymi numerami mamy tutaj podklasy, jeżeli chodzi o pierwszy z wymienionych, obejmującą m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje, to jest przygotowywanie i podawanie napojów. Dalej będzie działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Ostatni z numerów to pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. W zakresie możliwości otrzymania dotacji, czyli tej kwoty do 5000 zł, jest taka możliwość, pojawiła się już taka możliwość od 1 stycznia 2022 roku, jak wspominałam na początku. Więc tutaj zachęcam do zaglądania na strony powiatowych urzędów pracy, miejskich urzędów pracy, w których rejonie Państwo prowadzą swoją działalność i sprawdzania, czy ogłoszenia już się pojawiły oraz do ewentualnego właśnie składania takich wniosków. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby taką dotację 5000 maksymalnie otrzymać? Przy tej dotacji należy wykazać, że nastąpił w grudniu 2021 roku spadek o co najmniej 40%. I teraz w stosunku do czego? Jeżeli weźmiemy rozporządzenie, które wprowadziło te nowe dotacje, odnajdujemy tam zapis, który mówi, że porównujemy grudzień 2021 do grudnia 2020 lub lutego albo września 2020 roku. Ewentualnie możemy jeszcze takie porównanie zrobić w stosunku do listopada 2021 roku. Ile mamy czasu na złożenie takiego wniosku? Wnioski będzie można składać do 15 kwietnia 2022 roku. Podmioty, o których mówiłam we wskazanych klasach PKD, mogą również, jeżeli nastąpiły takie spadki co najmniej 40% w tych okresach porównawczych wcześniej wspomnianych, ubiegać się o zwolnienie z ZUS-u. I tutaj wnioski będzie można składać od 17 stycznia 2022 roku, ale tylko do 28 lutego 2022 roku. I takie wnioski należy kierować do ZUS-u. Oraz tak zwane świadczenia postojowe. Świadczenia postojowe to również świadczenia, co do których będziemy mogli składać wnioski od 17 stycznia 2022 roku. Natomiast termin końcowy składania tych wniosków nie został określony. Podsumowując, w związku z obostrzeniami, jakie miały miejsce w grudniu 2021 roku, mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, posiadający numery PKD, które wcześniej wymieniałam, jeśli mieli obroty mniejsze, czyli jest ten spadek obrotów od co najmniej 40% w stosunku do okresów porównawczych, będą mogli ubiegać się o dotacje w wysokości do 5000 zł, świadczenia postojowe w wysokości 2080 zł za miesiąc grudzień oraz zwolnienie ze składek ZUS za miesiąc grudzień 2021.
1. Wnioski, jeżeli chodzi o dotacje i postojowe, będzie można składać w powiatowych urzędach pracy. Zwolnienie ze składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeśli podobał Wam się ten materiał, dajcie znać w komentarzach. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału i dawania łapek w górę. Do zobaczenia wkrótce online.